Radio M107 i 6 FM Rozmowa poranka. 8. 12 na zegarze. Witam państwa i witam naszego gościa. Dzisiaj naczelnik Wydziału Sztab Policji, Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, pan podinspektor Artur Orman. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry panu dzień, dzień dobry państwu. Pan odpowiada między innymi za zabezpieczanie imprez masowych i w ogóle tego typu wydarzeń w Katowicach. Po tym, co się wydarzyło w Gdańsku, wszyscy sobie zadają pytanie, dlaczego mogło dojść do ataku na prezydenta miasta na oczach wszystkich na imprezie masowej, że ktoś wbiegł na scenę z nożem i tak dalej. Pytań pewnie dużo i na odpowiedzi przyjdzie poczekać. Pan zresztą też wcześniej uprzedzał, że nie znając dokumentacji nie jest w stanie oceniać tego, co się wydarzyło, ale wnioski wyciągać trzeba, więc przede wszystkim pytanie, co i kiedy jest imprezą masową, a co i kiedy nie jest imprezą masową i czy tego typu zdarzenia, jak finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czy podobne, powinno być zgłoszone jako impreza masowa, czy nie? A wszystko to zależy od organizatora i charakteru imprezy, tak naprawdę. Ustawa reguluje to ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych, która mówi, że imprezą masową jest impreza artystyczno-rozrywkowa bądź też sportowa. I bardzo istotnym składnikiem jest ta masowość, czyli odpowiednia ilość udostępnionych miejsc dla publiczności. Ustawa to precyzyjnie określa, tysiąc, przyjmując tak? nie mniej niż tysiąc, jeżeli chodzi o stadion, teren nie będące obiektem jeżeli chodzi o halę na przykład sportową no to jest to 500 dodatkowo jeszcze jeżeli chodzi o mecze piłkarskie czy imprezy masowe podwyższonego ryzyka te ilości są troszeczkę mniejsze ale generalnie możemy przyjąć że 1500 to są te takie wyjściowe liczby do uznania danego zdarzenia za imprezę masową oczywiście ustawa też określa Wiele wykluczeń, że impreza, która spełnia te warunki masowości, jest imprezą, na przykład artystyczną, nie będzie wtedy imprezą, imprezą masową, bo na przykład odbywa się na terenie uczelni wyższej, czy jest organizowana przez jakiś związek wyznaniowy i jest związana z wyznawaniem jakiejś religii. Wtedy ustawa tego też nie, nie traktuje jako imprezę masową. Mówiło się i chyba tak jest, że ta, to wydarzenie w Gdańsku nie było zgłoszone jako impreza masowa, no, ale nie wnikając w szczegóły, pytanie, czy, czy rzeczywiście można zorganizować takie wydarzenie i nie zgłaszać jako imprezy masowej, czy to jest zaniedbanie, czy to jest, prawo na to pozwala, no pan tu wspomniał o pewnych odstępstwach od normy, no, ale to, to nie było, tego typu wydarzenie nie było artystyczne ani religijne, no ale wiadomo, że prawo nie zawsze jest precyzyjne. Można na różne sposoby taką imprezę zorganizować? E, oczywiście, no, wszystkich aspektów naszego życia nie możemy skodyfikować i nie, 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 wszystkich zachowań, nie wszystkie zachowania. Jesteśmy w stanie przewidzieć, jeżeli chodzi o zorganizowanie imprezy masowej, jeżeli taka dana impreza spełniałaby te wymogi ilości charakteru, bez wymaganego zwolnienia jest to przestępstwo i ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych. Przewiduje sankcje za, za takie postępowanie. Jeżeli chodzi o imprezę w Gdańsku, z tego co wiem, oczywiście to z, do, z doniesień medialnych, nie była to impreza masowa, tylko impreza organizowana w trybie ustawy prawo ruchu drogowym, tak zwane wykorzystanie dróg w sposób szczególny. Też jest to pewien, pewien charakter zdarzenia, gdzie przepisy tylko już inne nie ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych mówi co organizator. Musi zrobić, żeby taką imprezę przeprowadzić, jakie środki bezpieczeństwa musi zapewnić. Mniejsze niż w przypadku imprezy masowej, bo na to się powołują niektórzy komentatorzy, że nie zgłasza się takiej imprezy, ponieważ jest taniej, bo nie trzeba nie wiem, karetki pogotowia, tylu ochroniarzy. E to znaczy, jeżeli chodzi o karetki pogotowia, czy ogólnie mówiąc służbę ratowniczą, to nie, jest to nie jest to prawdą, bo organizator takiej imprezy w ramach wykorzystania dróg w sposób szczególny również zapewnia e, służbę medyczną. No, takimi charakterystycznymi imprezami, które są organizowane w tym trybie na podstawie e, ustawy prawo o ruchu drogowym są jakieś wyścigi, biegi, e, które odbywają się e, na drodze, dlatego, dlatego mówimy o wykorzystaniu tej drogi w sposób szczególny, czyli inny niż na co dzień, do, jakiej drogi, do, do czego wykorzystujemy drogę. Trudno określić, to wszystko zależy od organizatora. Jak, się... jak przyłoży się do takiego mhm. zabezpieczenia. A zdarza się, że, że organizuje się imprezę, na którą przychodzi 1000, 1500 czy więcej osób, ale zgłasza się ją, albo nie zgłasza jako imprezę masową, zakładając, że no, przyjdzie 300-200, a to nie moja wina, że przyszło 1000. Jest to sposób na obejście prawa? Nie ma, nie ma takiej możliwości, bo ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych jasno to precyzuje. Nie chodzi o ilość osób, które znalazły się na, te, na imprezie, tylko o ilość osób, jaka może się znaleźć na terenie obiektu, gdzie organizujemy tę imprezę. A jeżeli chodzi o teren otwarty, na przykład takie imprezy plenerowe, jakieś festyny w festiwale, to tam mamy taki przelicznik metrów kwadratowych na osobę. I ustawa przewiduje, że pół metra kwadratowego to jest obszar, jaki, na jakim może się pomieścić jedna osoba. I w zależności, ile. Jaki obszar zajmuje taki teren, wylicza się na tej podstawie możliwą ilość osób. I od tego uzależnione jest to, czy będziemy traktować dane wydarzenie jako imprezę masową, czy nie. Panie to, że ktoś nie dopisze i, i, i mniej tych osób przyjdzie, to nie ma, nie ma takiego znaczenia. Nie może organizator też puścić więcej, bo na to nie pozwalają choćby przepisy prawa budowlanego. Panie Inspektorze, a jest potrzeba zmiany ustawy o imprezach masowych. Dzisiaj też media donoszą, że są takie plany, chociaż politycy na razie uspokajają, mówiąc nie pod wpływem emocji, nie od razu, a jeśli w ogóle, to raczej dotyczące te, te zmiany mają dotyczyć wydarzeń sportowych meczów na przykład. Jeżeli chodzi o obowiązującą ustawę, to co najmniej co najmniej dwa stanowiska w Polsce występują. Jeżeli chodzi o organizatorów imprez, często twierdzą, że ustawa jest bardzo restrykcyjna. Jeżeli chodzi o nas zajmujących się zabezpieczeniami i masowych. My wręcz przeciwnie wskazujemy, że w niektórych aspektach ona jest zbyt łagodna. A w Na pewno jakieś, być jakieś delikatne, delikatne zmiany, nierewolucyjne, należałoby wprowadzić, pewne pojęcia należałoby e, uszczegółowić. E, bo czasami, czasami te niedoprecyzowane są takie przepisy, które pozwalają w różny sposób je interpretować. No jeżeli chodzi o, 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 o pociąganie do odpowiedzialności, to wydaje mi się, że bardziej można by się pokusić o zdefiniowanie konkretnych przypadków wymagających zgłaszania imprez masowych. To, czy to jest tą imprezą, czy nie jest. W bardziej konkretny sposób no w tej chwili na przykład ustawa mówi coś takiego, że to jest ilość udostępnionych przez organizatora miejsc. Nie odnosi się wprost do tego, że to powinna być ilość miejsc, jaka jest na danym obiekcie przewidziana i często organizatorzy, chcąc koszta ograniczyć, nie udostępniają wszystkich miejsc. Ustawa nie precyzuje dokładnie, w jaki sposób należałoby te miejsca nie udostępniać Wyłączyć spoza, spoza tej hali. No i organizatorzy, powiedzmy, omijając delikatnie czy naginając troszeczkę te przepisy, e, zmniejszają swoje, swoje koszta. No, to zmniejszenie kosztów powoduje to, że no, troszeczkę cierpi na tym bezpieczeństwo uczestników, a to powinno być chyba najważniejszy ten priorytet, który, który powinien nam przyświecać. Po tym wydarzeniu w Gdańsku, w Gdańsku <laughs> tym tragicznym ataku na prezydenta. Y Zaczęły pojawiać się pytania, gdzie była policja. Dlaczego ochroniarze i to w dodatku nie do końca radzący sobie z sytuacją byli tam w pobliżu sceny, a nie policjanci? Jeżeli mamy do czynienia z imprezami masowymi i nawet z takimi wydarzeniami organizowanymi w trybie tej ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, czyli to wykorzystanie dróg w sposób szczególny, policja jest na miejscu zdarzenia, tylko nie bezpośrednio, tak jak na przykład na imprezie masowej na terenie, na terenie obiektu. Bo to zadanie tego zapewnienia bezpieczeństwa uczestników spoczywa na organizatorze, który ma do tego służby porządkowe i informacyjne, a my skupiamy się bezpieczeństwem osób, które udają się na imprezę, a potem po imprezie wracają. Oczywiście pozostając w gotowości, bo ustawa przewiduje taką sytuację, że gdyby organizator sobie nie radził z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku na terenie imprezy, ma wtedy możliwość wezwania do pomocy policji. I wtedy po takim wezwaniu my wchodzimy na teren imprezy masowej i przejmujemy odpowiedzialność za, za, za bezpieczeństwo i staramy się przywrócić Ale bez, naruszony ładne. Bez teren. wezwania nie. Bez wezwania nie. To przeważnie są imprezy komercyjne, dlatego. Yy, są profesjonalne firmy, które się tym, tym zajmują. No, właśnie, a propos profesjonalnych firm, bo tu się też dużo pytań pojawiło, oczywiście w tym konkretnym przypadku też pewnie będzie wyjaśnianie, czy agencja sobie poradziła, czy nie, ale państwo też na co dzień no, mają kontakt z agencjami ochrony, no bo one obsługują różne firmy właśnie bezpieczeństwo na tak, tego typu imprezach. Jak pan to ocenia w Polsce? Jest dobrze? Można się czuć bezpiecznym? To, co się wydarzyło, to jest tylko wypadek przy pracy? czy no, Tragiczny, ale wypadek przy pracy? Czy tu musimy coś poprawić? No, myśl, myślę, że nie powinni nie Mieliśmy jakiś wyciągać bardzo y, strasznych wniosków, że jest, jest bardzo źle. Podając przykład, Katowic od kilku lat nie mieliśmy, nie mieliśmy jakiegoś zdarzenia, które w poważnym stopniu by zagroziło życiu czy zdrowiu osób na, na imprezie masowej, a tych imprez masowych mamy rocznie ponad 180, y, także. Od kilku lat takiej, takiej sytuacji nie było. Jeżeli chodzi o te firmy zajmujące się zabezpieczeniami tej imprezy masowej, no sądzę, że jest to jak w innych branżach na rynku są firmy lepsze i firmy gorsze. W zależności od tego, jakimi funduszami dysponuje organizator, to taką też firmę dobiera, bo tutaj wiadomo, że firma lepsza to i cena. Takiej, takiej firmy jest większa i tu niestety, no, dał, można by dał... powiedzieć, niestety rządzi, rządzi jednak te podstawowe pieniądz. pieniądze. Ale dałoby się to jakoś kontrolować? jakoś No bo rozumiem, że tych imprez jest mnóstwo, niewiele się złych rzeczy na nich dzieje, ale jak już dochodzi do czegoś takiego, to się wtedy wszyscy łapią za głowę. No to pytanie, czy zmienić prawo, czy praktykę, czy powołać jakąś komisję, która będzie weryfikować ochroniarzy? Jest na to sposób, czy to już tak A... musi być? To znaczy, jeżeli chodzi o uprawnienia, kwalifikacje tych pracowników ochrony, bo to to tak naprawdę. W dużej, w dużej części, jeżeli mówimy o służbie porządkowej, to w 100% są to pracownicy, pracownicy ochrony. Jeżeli chodzi o służbę informacyjną, e, oni takich wymagań e, posiadania, kwalifikacji pracownika ochrony nie mają. E, oni są kontrolowani, są, są e, pracownicy ochrony wpisani na listę prowadzoną przez komendanta głównego, są weryfikowani, czy posiadają przeszkolenie, prze, okresowo przechodzą badania, e, opinie na nich się sporządza. A jeżeli chodzi o samą, samą Imprezę masową, eee, imprezy masowe są kontrolowane, ustawodawca przewiduje to. Jeżeli chodzi o imprezy masowe tak zwanego podwyższonego ryzyka, gdzie spodziewamy się, że jakieś, do jakichś zagrożeń może dojść, to te imprezy są w każdym przypadku kontrolowane przedstawiciela organu, który wydawał zezwolenie na imprezę masową, czyli wójta burmistrza prezydenta miasta, a jeżeli chodzi o inne imprezy, w miarę, w miarę takiej potrzeby takie kontrole są przeprowadzane. I ci urzędnicy kontrolują, czy pracownicy, którzy tam są zatrudnieni, spełniają te kwalifikacje a, i, i te wymogi, które, które ustawa przewiduje. Wydaje mi się, że tutaj jakichś rewolucyjnych zmian wprowadzać nie trzeba. Bardziej chyba zastanowić, by się należało nad tym, żeby tych kontroli było trochę więcej na tych zwykłych imprezach i bardziej, bardziej szczegółowe, ale to wszystko zależy od osób, które te kontrole wykonują. Tutaj ustawodawca, że tak powiem, sam sam tego nie narzuci i jeżeli ktoś nie będzie chciał tego skontrolować, to nic mu, nic mu to nie pomoże, że prawo się zmieni. Na no tak, prawo prawem ma roztropność, czasem chyba jest ważniejsza. Bardzo dziękuję. Pan podinspektor Artur Orman, naczelnik Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, dzisiaj był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, do widzenia. Rozmowa Poranka Radio M 107 i 6 FM.